Dzień dobry Państwu, Onet Rano. Wiem, Łukasz Kadziewicz, kłaniam się nisko. Jesteśmy dzisiaj w wyjątkowym miejscu. Miejscu, które opowiada fantastyczną historię, która zaczęła się w 1961 roku. Zapraszam na niesamowitą wycieczkę po IKEA. Tam znajdziemy rzeczy, których wchodząc do sklepu nie widać na pierwszy rzut oka. A moimi gośćmi będą dzisiaj ambasador Szwecji w Polsce, Andreas von Beckerath. Dzień dobry. I pani Katarzyna Warchał, członkini zarządu IKEA. Dzień dobry. Wiemy, jak ta historia się rozpoczęła, ale jak ona jest kontynuowana? No, ona się zaczęła w latach 60. zeszłego wieku, tak jak pan powiedział. Wtedy IKEA była młodą firmą, bardzo szybko rosnącą i taką dynamicznie wchodzącą na tamtejszy rynek. I Ingvar Kamprad, założyciel firmy, doświadczał pewnych problemów z dostawami. Brakowało produktów w Szwecji. Zaczął szukać nowych rynków, z których mógłby pozyskiwać produkty do swoich, dla swoich klientów. I tak trafił do Polski. Przyjechał 21 stycznia 1961 roku. Na lotnisku spotkał go pan Marian Grabiński, młody inżynier. No i zabrał go do ministerstwa. I tam zaczęły się spotkania, no bo przypomnijmy sobie, jakie to były czasy. No, Ingvar był trochę niecierpliwy, bo on zdecydowanie nie kochał spotkań. On chciał jechać do fabryki. Ale w tych czasach obcokrajowcowi nie wolno było jeździć swobodnie po Polsce. Więc musieli uzyskać pozwolenia i tak po 6 dniach faktycznie pojechał do fabryki i złożył wtedy pierwsze zamówienie na 500 sztuk takich kultowych krzeseł Ugla w Radomsku, w Pagedzie, takiej znanej polskiej firmy. No i od tego czasu zaczęła się przyjaźń między Polską a IKEA. Dzisiaj patrzę na wartości, 16 fabryk, ponad 17 tysięcy zatrudnionych osób, 200 podwykonawców, co daje nam ponad 100 tysięcy miejsc pracy. To są piękne wartości. Tak się zastanawiam, to nie jest jedna spółka. IKEA to wiele podmiotów i tak się zastanawiam, które konkretnie podmioty za co odpowiadają. Tak, ja myślę, że dla nas takich jak przeciętnych klientów IKEA zawsze będzie się kojarzyła z tym niebieskim sklepem, prawda? To jest pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy. Ale tak naprawdę, jak powiedziałam, przygoda IKEA z Polską zaczęła się tak naprawdę od zakupów tutaj i od produkcji. I dopiero w 90 roku otwarliśmy pierwszy sklep w Warszawie. Teraz tych sklepów jest 11, więc sklepy są tym miejscem takim ostatecznym, gdzie nasz klient może kupić produkty wyprodukowane dla IKEA. Ale to wszystko zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Dzisiaj IKEA w Polsce ma 12 różnych spółek. I te spółki zajmują się produkcją. Mamy 16 fabryk w 8 lokalizacjach. Produkujemy ogromną masę produktów. Tak jak pan powiedział, co piąty produkt sprzedawany na świecie w sklepach IKEA pochodzi z Polski. Niewielu z nas to wie, a to jest coś, z czego naprawdę możemy być dumni. Mamy farmy wiatrowe, mamy centra dystrybucyjne, mamy również bank IKANO, który pomaga naszym klientom, jeśli chcą nasze produkty kupić na raty, to właśnie wspiera są przez bank IKANO. Mamy farmy wiatrowe, jest ich 6 w Polsce obecnie, także inwestujemy też jako cała rodzina firm w zieloną energię. Te działania są bardzo różnorodne. Czytałem, że staż pracy to ponad 7,5 roku. Bardzo mocno dbacie o swoich pracowników. Jak zachęcacie ich do tego, żeby tak długo zostawali w organizacji? Mi się wydaje, że naprawdę jak rekrutujemy do firmy, to rekrutujemy na bazie wartości, bazie takiej kultury i patrzymy, czy ktoś naprawdę będzie się tutaj czuł jak w domu, bo nam na tym najbardziej zależy. Wychodzimy z założenia, że naprawdę wszystkiego, a już w dzisiejszych czasach naprawdę wszystkiego można się nauczyć. Natomiast to, kim się jest, czy czuje się tą troskę o klienta, troskę o produkt, no na tej bazie gdzieś budujemy tą taką łączność. I myślę, że jest tak, że jak się przyjdzie do IKEA, to człowiek od razu wie, czy tutaj należy, czy nie. Ja sama przyszłam do IKEA 10 lat temu i do dzisiaj siedzę z dylematem pewnym w głowie i ten dylemat brzmi, co jest fajniej, przyjść do IKEA prosto po studiach i mieć całe życie takie, czy przyjść do IKEA po pracy w innych organizacjach i może doceniać to nawet jeszcze bardziej.
No to jest bardzo dobre pytanie, które też warto zadać waszym pracownikom. Moim zdaniem ta odpowiedź może być różna, ale 10 lat uśmiech na twarzy, czyli śmiało mogę powiedzieć, że odpowiednie miejsce dla odpowiednich osób. Zdecydowanie tak. My się tu czujemy jak w domu. Panie ambasadorze, jak właściciel IKEA wpadł na pomysł, żeby akurat to Polska była takim wyjątkowym miejscem do rozwijania swojego biznesu i czy my i Szwedzi mamy tak dużo wspólnych cech? Oczywiście, że tak. Polska i Szwecja mają wiele wspólnego. Myślę, że to, że IKEA jest popularna, jest tego świadectwem. Bardzo wiele osób na całym świecie i też w Polsce kojarzy IKEA ze Szwecją. Wchodzi się do sklepu, widzicie to logo, niebiesko-żółte, produkty, meble, które mają szwedzkie nazwy. Idziecie do restauracji, gdzie można spróbować szwedzkiego jedzenia, można też kupić produkty pochodzące ze Szwecji. Więc to bardzo pomogło nam w zbudowaniu wizerunku IKEA jako szwedzkiej firmy. Myślę, że wywarło to bardzo pozytywny wpływ również na promocję Szwecji tu w Polsce i na całym świecie. Uważam, mamy tu kilka szwedzkich firm w Polsce, które bardzo dbają o swoją szwedzkość i są aktywne na rynku polskim i wspierają nas one w promocji szwedzkich wartości. Na przykład działając w sposób zgodny z zasadami poszanowania środowiska, dbając o swój niski ślad węglowy poprzez transparentne działania. Mówię tu o odpowiedzialności społecznej biznesu. IKEA i inne szwedzkie firmy bardzo dbają o wartości szwedzkie, co pomaga nam promować markę Szwecji jako kraju. Szwecja i szwedzkie firmy, imidż Szwecji wpływa na biznes szwedzki i w drugą stronę. No właśnie, jesteście liderem, jeżeli chodzi o promowanie Szwecji w Polsce, a w drugą stronę, czy Szwedzi dzięki tej bliskiej współpracy dowiedzieli się albo nauczyli się czegoś od Polaków? Oczywiście. My chcieliśmy promować Szwecję w Polsce, ale kiedy to robimy, chcemy to robić w sposób skromny, w tym sensie, że pamiętamy i przypominamy ludziom w Polsce i w Szwecji, że my również możemy wiele nauczyć się od Polaków, tak samo jak Polacy od nas. Staramy się promować Szwecję, staramy się robić to w wyluzowany sposób, z poczuciem humoru, pokazywać, że mamy dystans do siebie, że potrafimy śmiać się ze stereotypów na nasz temat. Podkreślamy to, że Szwecja może również wiele nauczyć się od Polski. To nie działa tylko w jedną stronę. Myślę, że większość szwedzkich biznesmenów aktywnych w Polsce, którzy są to od wielu lat, nauczyli się i wiedzą już, jakim doświadczeniem może podzielić się Polska, jakie w niej drzemią innowacje. To jest wartościowe dla Szwecji. A jak postrzegana jest IKEA w Szwecji? I czy ten obraz różni się mocno? Ten obraz ze Szwecji i IKEA w Polsce. Czy dostrzega pan jakąś taką odmienność? Myślę, że postrzeganie jest nieco inne. W Szwecji ludzie uważają IKEA za naturalną część swojego życia. Jeżeli jesteś Szwedem i potrzebujesz nowego mebla do domu, po prostu jedziesz do IKEA. To coś, do czego Szwedzi przywykli. Myślę, że Szwedzi postrzegają IKEA jako bardzo sprytną w podchwytywaniu różnych trendów, bo Szwedzi lubią czuć się modni, starają się podążać za trendami.
i Szwedom imponuje to, jak IKEA wpisuje się w różne pojawiające się trendy, że zawsze jest w stanie zaoferować coś nowego i myślę, że to jest doceniane przez Szwedów. Myślę, że większość Szwedów jest dumnych z tej marki, jaką zbudowała IKEA. To jest bardzo znana marka na całym świecie i myślę, że Szwedzi to dostrzegają. W Polsce IKEA kojarzy się ze Szwecją i na tym polega różnica. W Szwecji IKEA nie jest kojarzona ze Szwecją w tym samym znaczeniu. Ale zarówno w Polsce, jak i w Szwecji jest to samo poczucie, które kojarzy się z wizytą w IKEA. To przypominanie, że IKEA to szwedzka firma. Pani Katarzyno, tak się zastanawiam, czy to nagroda raz w roku, raz w kwartale? Ile razy wyróżnieni pracownicy w Polsce mają okazję polecieć do Szwecji i odwiedzić muzeum IKEA? I co można tam znaleźć? Albo inaczej, ile razy pani była w tym miejscu? No osobiście byłam wielokrotnie w Muzeum IKEA, bo też jest tak, że Muzeum IKEA jest zlokalizowane w Elmhult, a to jest jednocześnie siedziba główna naszej firmy. Tam też jest hotel, więc mieszkamy tak naprawdę vis-a-vis muzeum, więc nie jest trudno odwiedzić to miejsce, a naprawdę warto. Warto, bo to muzeum jest zlokalizowane w pierwszym sklepie IKEA. Tam właśnie był pierwszy sklep. Teraz jest to przerobione na muzeum. Jest tam bardzo dużo ciekawych produktów. Można je zobaczyć przez historię. Można zobaczyć właśnie i dowiedzieć się o historii IKEA, o produktach, o designie, o modzie. Można tam też zobaczyć pierwsze zamówienie. W ogóle Polacy będą się w tym muzeum czuli jak u siebie w domu, dlatego że w tym muzeum jest bardzo dużo Polski i o Polsce. Jest pierwsze zamówienie, są produkty, jest masa zdjęć Ingwara z pobytu w Polsce. Także naprawdę serdecznie zapraszam każdego, a jeżeli ktoś nie może, czy to ze względów czasowych, czy finansowych, to warto w ogóle wejść na stronę internetową tego muzeum, ikeamuzeum.com, i tam jest bardzo dużo filmów, jest bardzo dużo zdjęć. Można sobie na przykład zobaczyć, jaka jest historia tej takiej sławnej niebieskiej torby Frakta ikejowskiej. Także serdecznie każdy zapraszam. Ma. Każdy ją ma. Nie trzeba być w muzeum, tą torbę ma każdy w domu. Ale jaka jest jej historia, można sobie sprawdzić na stronie. Panie ambasadorze, takie stanowisko to również możliwość i ma pan w swoich rękach wiele narzędzi, żeby pomagać szwedzkim przedsiębiorcom. Jak w praktyce taka pomoc wygląda? Wspieranie szwedzkiego biznesu i przedsiębiorców to nasz absolutny priorytet. Więzi szwedzko-polskie, więzi gospodarcze są bardzo mocne. Polska jest wśród naszych 10 najważniejszych partnerów handlowych. Ponad 700 szwedzkich firm aktywnych na rynku polskim, które zatrudniają ponad 100 tysięcy pracowników. Ale nie chodzi tutaj tylko o kwestie gospodarcze, o ekonomię. Chodzi o handel i o to, że jest on bardzo ważny i kształtuje relacje międzyludzkie. Jestem dyplomatą przez prawie 25 lat i uważam, że najlepszym sposobem, żeby wzmacniać relacje między dwoma krajami, to zwiększać liczbę kontaktów międzyludzkich, ustanawiać i zawierać przyjaźnie między Polakami i Szwedami. I biznes jest absolutnym kręgosłupem tego kontaktu międzyludzkiego. Staramy się wspierać szwedzki biznes w Polsce i przedsiębiorców na różne sposoby. Jak wspomniałem wcześniej, bardzo wiele biznesów szwedzkich promują to, że są ze Szwecji, ponieważ Szwecja często kojarzy się z wysoką jakością, z niezawodnością, dobrym stosunkiem jakości do ceny i z pozytywnymi wartościami. Więc razem ze szwedzkim biznesem staramy się na różne sposoby promować Szwecję i reprezentowane przez nią wartości. Przed świętami Bożego Narodzenia
Zaprosiliśmy jeden z najlepszych szwedzkich chórów na koncert, który odśpiewał pieśni świętej Lucji. IKEA była partnerem tego wydarzenia. Staramy się być w regularnym kontakcie z przedsiębiorstwami szwedzkimi. Staramy się je wspierać na różne sposoby. Staramy się ułatwiać kontakty z polskimi władzami, również z decydentami po stronie polskiej. Myślę, że największą korzyścią dla nas jest to, że szwedzkie firmy są znane za to, że przestrzegają prawa, przestrzegają przepisów i dbają o wywieranie pozytywnego wpływu na społeczność lokalną i na kraj. Ja dużo podróżuję po Polsce, odwiedzam różne miasta. Zawsze spotykam się z przedstawicielami szwedzkich firm i pytam o to, jak mogę wspierać promocję szwedzkich produktów. Współpracujemy ze Skandynawsko-Polską Izbą Handlową. Jesteśmy aktywni w Szczecinie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach. Nazywamy tą organizację Team Sweden, czyli zespół Drużyna Szwecja. Imidż Szwecji jest ważny dla szwedzkich firm, ale myślę, że również te firmy odgrywają ogromną rolę w budowaniu wizerunku Szwecji, bo te firmy i na przykład też IKEA mają bardzo dobrą reputację w Polsce. Więc to, że mają dobrą reputację, wpływa na to, że Szwecja ma pozytywny wizerunek w tym kraju. Interesując się albo ucząc się organizacji, żeby zrozumieć, jak wielką firmą jest IKEA, zwróciłem uwagę na kilka aspektów. Jedno, to chcecie naprawdę bardzo mocno zadbać o ekologię i środowisko. Dwa, Szwedzi mają do siebie bardzo duży dystans. Przeglądając ich media społecznościowe, doszedłem do wniosku, że potrafią śmiać się również z siebie. Ale jedną rzeczą, która rzuciła mi się bardzo mocno w oczy, to jest ilość kobiet na bardzo wysokich stanowiskach, które nie tylko w zarządach, ale w każdej spółce znajduje naprawdę bardzo dużo kobiet. My się w Polsce chyba dopiero tego uczymy. Tak, ale czemu pan się dziwi? Nie dziwię się, po prostu próbuję to zrozumieć, bo odnoszę wrażenie, że patrząc na organizację w wielu aspektach ten krok do przodu, często mówimy o tym, żeby wyprzedzać swoje czasy, to w IKEA to ma miejsce. Myślę, że tak, ale myślę też, że to jest bardzo głęboko zakorzenione w IKEA jako takiej. Bo IKEA pochodzi ze Smolandii. To naprawdę taki region rolniczy, biedny. I tam, żeby przetrwać i żeby móc uprawiać rolę, ludzie musieli naprawdę ciężko pracować. I pracowali ciężko, musieli się wykazać bardzo dużą kreatywnością i musieli się również wykazać dużą współpracą. Pracowali razem, usuwając takie wielkie kamienie, żeby... I to wszystko gdzieś naprawdę dzisiaj skutkuje w tym, czym IKEA jest jako firma. Bo my jesteśmy kreatywni, my lubimy pracować razem, my oszczędzamy każdą złotówkę. A któż w tym jest nieświetny, jeśli kobiety, prawda? Wobec tego to chyba dość naturalne, że kobiety w IKEA bardzo dobrze się czują, ale my pracujemy razem, nie zwracamy na to uwagę, że to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Po prostu pracujemy razem dla jednego celu i staramy się naprawdę zrobić jak najlepsze produkty po jak najlepszych cenach dla naszych klientów na całym świecie. Tak, i to jest prawda, drodzy Państwo, bo ja przychodząc do IKEA za każdym razem jestem z żoną i za każdym razem słucham się mojej żony. Mam niebieską torbę, próbowałem hot dogów, próbowałem klopsików, a teraz będę szukał tych produktów, na którym jest mały napis Made in Poland. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.